sobie. Boże. Będziesz mogła sobie go postawić albo przy telewizorze, albo przy łóżku. Naprawdę tak myślisz? Ja myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Dobrze, a co ja zrobię z oczami? Przecież... Przecież te wypchane zwierzęta, to one mają takie straszne oczy. Ja myślę, że ten człowiek, którego ciocia zna, to on jest mistrzem spojrzenia. To znaczy, że nie będę się już musiała z nim nigdy rozstawać i że on już będzie ze mną na zawsze? Forever and ever? Już na zawsze. Przepraszam cię. Przepraszam. Przepraszam cię, kochanie, że byłam taka okropna. Byłam trochę zdenerwowana, ale ty jesteś taki kochany, tak naprawdę, to zawsze ci chciałam to powiedzieć. Jesteś przecież niezastąpiony, co ja bym bez ciebie zrobiła, kochanie. Tak cię kocham. Dziękuję ci. Wiesz co, chodź, zabierzemy go stąd do tego pana, szybko, dobrze? Jasne. Chodź. Że nie wstaję, ale wydaje mi się, że przyłapałem kogoś na małym oszustwie. Przepraszam. Przepraszam cię. Ale tym razem to tylko... Tym razem tylko 45 minut. No, dobra. Jak się ogląda rachunki, to czas szybko mija. Kochani, no... Kto cię skrzywdził? Znowu ktoś cię oszukał. Proszę bardzo. 2 złote 56 groszy. No, to niedużo. Tak, no ale musiałem jeszcze zapłacić 80 zł za przegląd samochodu, którego i tak mi nie zarejestrowali. Jak to ci nie zarejestrowali? No proszę. A i ty to musisz teraz wszystko zrobić, żeby ci zarejestrowali samochód. Co? Krzywa kierownica? Dlaczego masz krzywą kierownicę? Krzywą mam kierownicę dlatego, że po prostu mi się urwała. I sąsiad mi zespawał. A, i oni tego nie uznali, tak? Nie podobało mi się to. No, oni mówią, że to jest krzywo, no, ale wszystko się kręci, wszystko jest jak należy, no. Słuchaj, a tu jest napisane, że masz złamany fotel i że to wpływa na bezpieczeństwo jazdy, tak? Moim zdaniem to ma wpływ tylko na wygodę mojej dupy. 360% normy wydalania tlenku węgla. Słuchaj, nie, to mają rację, bo to jest bardzo niebezpieczne. Musisz to zrobić. Ale ja tego na podwórku nie zrobię. Na warsztat mnie nie stać. Bo sobie kupiłem nowe buty. Żeby się tobie podobać. Kochanie, przecież ty mi się podobasz i bez butów. Ale nie podobam się sobie bez samochodu. No ale przecież ty masz samochód. To chyba tylko tobie się wydaje, że to jest samochód. Wczoraj... na parkingu otworzyłem drzwi. I puknąłem jakiegoś faceta, który stał obok mnie. I on wyskoczył z tego swojego samochodu do mnie i zaczął się drzeć. Mówi, panie! Jak to jest? Pan ma auto, które kosztuje 1500 zł, a wali pan w samochód, który jest wart 80 tysięcy. Rozumiem? No rozumiem, jak był głupi. No. Był głupi. W ogóle to moje auto jest jakimś cholernym śmietnikiem. Bez przerwy wkładają za wycieraczki jakieś... różne rzeczy. No mi też wkładają. Gołe baby z burdeli, wszystko mi wkładają. Wszystkim to wkładają. No, ale ja wczoraj wyrzuciłem taką jedną karteczkę z burdelu, zanim wsiadłem do samochodu i przyczepił się do mnie jakiś facet. Wyobraź sobie, gówniarz w krótkich spodenkach i zaczął mi mówić,
Proszę pana, pan zaśmieca nasze miasto, pan tu rozrzuca ulotki. Rozumiesz? Ja długie spodnie założyłem w roku 1968. A dzisiaj mam 45 lat. I kim ja jestem? Dawniej myślałem, że jestem mężczyzną. Ale teraz już nie wiem, kim jestem. Powiedz mi, dlaczego ty mnie kochasz? Kochanie, ja cię kocham po prostu, za nic. Za co ja cię kocham? No po prostu cię kocham. To nie ma za co. Nie rozumiesz? Po prostu, miłość kobiety jest trochę inna niż miłość mężczyzny. Kobiety kochają bezinteresownie. Powiem ci historię, którą powiedziała mi moja matka, jak byłam dzieckiem. O sercu matki. Żyła sobie pewna matka, która bardzo kochała swojego syna. Ale ten syn był bardzo złym człowiekiem i doszło kiedyś do tego, że on tę matkę zabił. Zabił ją i poćwiartował. I te poćwiartowane zwłoki matki wrzucił do lodowatej rzeki. Było bardzo zimno. Kiedy już ta matka, poćwiartowana w tym worku, płynęła rzeką, to nagle odezwało się z tego worka serce matki, która krzyknęła do syna i powiedziała: syneczku, wróć do domu, włóż szalik, bo się przeziębisz, jest zimno. Słuchaj, czy ty mnie traktujesz jak dziecko? Nie, o Jezu, to nie ma żadnego znaczenia. To ja ci po prostu mówię, na czym polega miłość kobiety, na czym polega jej serce, to jak ona kocha. Ja cię po prostu tak kocham, zwyczajnie. Nie no, to bardzo pięknie, tylko to cały czas nie załatwia sprawy mojego samochodu. A może sprzedaj go i kup sobie rower? Za 1500 zł za ten samochód będziesz mógł kupić bardzo dobry rower. Z dobrymi przerzutkami, z aluminiową ramą, z żelowym siodełkiem na amortyzatorach, naprawdę. A wiesz co, teraz sobie wsiądź na rower i zobacz, jak się fajnie jeździ. Zobacz, że świat z pozycji roweru jest zupełnie inny. Zobacz, spróbuj. Dzień dobry, kochanie. Przepraszam, że się spóźniłem. Troszeczkę. To i tak nie ma żadnego znaczenia. Jak jesteś taka nie w sosie? Bo jestem na diecie. Ty jesteś na diecie? Tak, ja jestem na diecie. Nie widzisz, jaka jestem gruba? No nie widzę. Nie widzisz, że przytyłam pół kilograma? Pół kilograma? No jak to się stało? Przez całą wiosnę dzwoniły do mnie babcie. Raz jedna, raz druga. No i zapraszały mnie do siebie, do Białobrzegów. Tam, gdzie się urodziłam. No i ja, głupia, się zgodziłam. Mieszkałam u jednej z babci. Śniadanie podawała o 7 rano. No i jadłam to śniadanie. I zanim zdążyłam skończyć kakao, dzwoniła już druga babcia, żebym przyszła do niej też na śniadanie. Jadłam to śniadanie u drugiej babci. Zanim zdążyłam skończyć to śniadanie u drugiej babci, dzwoniła już pierwsza babcia, żebym przyjechała do niej na obiad. Jadłam obiad u pierwszej babci, po czym dzwoniła druga babcia, żebym także przyjechała na obiad. Zjadłam obiad u drugiej babci i znowu dzwoniła pierwsza babcia, żebym przyjechała na kolację. Później dzwoniła druga babcia, żebym przyjechała też do niej na kolację. Potem dzwoniła pierwsza babcia, żebym już przyjeżdżała spać, bo jest pora na spanie.
Szkoda jeszcze, że nie kazały mi spać na dwóch łóżkach naraz. I ty to wszystko zjadłeś? Słuchaj, to jest nic. Najgorzej jest w nocy. Co jest w nocy? Więc jak kładę się spać i zasypiam, to śni mi się, że puchnę. Najpierw puchną mi stopy. Potem puchną mi łydki. Potem mam ogromne, spuchnięte kolana. Potem wielkie, spuchnięte uda. Później brzuch. I tak cała puchnę. I robi się coraz większe i większe. I nagle staje się takim wielkim, ogromnym balonem. I później unoszę się nad ziemię i latam nad całym miastem, robiąc cień każdemu z domu. I w tych domach jest całkiem ciemno, dlatego że ja zasłaniam całe słońce. No ale kiedy kończy się noc i budzisz się z tego koszmaru, no to wtedy jest jasno i nie jesteś już taka spuchnięta, prawda? No nie, i dlatego postanowiłam, że zrobię sobie dietę. Chcesz zobaczyć? No pokaż. Śniadanie, kubek czarnej kawy bez cukru, lunch, dwa jajka na twardo, szynka, pomidor. Obiad, bewsztyk, sałata z olejem i cytryną. I nie będziesz sobie nawet posłodzić tej kawy? Wiesz co? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że człowiek nie powinien sobie odmawiać drobnych przyjemności. Podam ci taki przykład. W Chybiu, gdzie się urodziłem, jest ogromna cukrownia. I kiedyś do kadzi z melasą wpadł magazynie. A matko! No nie wypłynął. W związku z tym trzeba było sprowadzić nurków w specjalnych, żaroodpornych kombinezonach. Ale wyciągnęli tylko same kości. No i powstał problem. Co zrobić z melasą, w której wygotował się magazynie? Były to czasy tak zwanej gospodarki planowej. Co zrobić z gigantyczną kadzią melasy? Jedni mówili wylać ją do ścieku. A drudzy, no jak to wylać do ścieku, jak się kadź melasy wyleje do ścieku, to przecież załamie się plan pięcioletni. I uchwalono, że jednak z tej melasy zrobi się cukier. No co ty, żartujesz chyba? Pamiętam, że matka zabroniła nam kupować cukru. Ale myśmy z ojcem mieli w garażu kilka torebek i słodziliśmy w sekrecie przed nią. I od tej pory noszę przy sobie zawsze trochę cukru, bo nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Jak mam ochotę, oddzieram sobie troszeczkę. Co to odrobinę? Cześć, kochanie, przepraszam za spóźnienie. Daj mi jeszcze 5 minut, dobrze? A co ty tam robisz? Wymazuję to, co wczoraj zakreśliłem w domu. Rozumiesz? A skąd masz te wszystkie książki? Z biblioteki. I to nie jednej biblioteki. Z paru bibliotek, rozumiesz? Z paru bibliotek.
wczoraj je pożyczyłem, a dzisiaj je będę oddawał. Słuchaj, a po co ty tak ciągle czytasz i czytasz? Ponieważ szukam. Szukam podniety, inspiracji. Wszystkiego, rozumiesz? Bo mam wrażenie, że ludzie czekają na moją książkę. Od 4 lat nic nie wydałem, rozumiesz? Od 4 lat nic nie wydałem. Ty nie czekasz na moją książkę? Co? A miałem wrażenie, że tak. Słuchaj, a dlaczego ty w ogóle musisz napisać jakąś książkę? Jak nie masz teraz siły, to po prostu odpocznij. Ponieważ jestem praprawnukiem Słowackiego. Ty jesteś praprawnuczkiem Słowackiego? A ty nie wiesz, z kim się spotykałaś? No nie, nigdy mi nie mówiłeś. Bycie praprawnukiem Słowackiego do czegoś zobowiązuje. Proszę. To jest tylko 5 bibliotek, do których dzisiaj idę. A jeszcze jest 10 razy tyle. A o czym są te książki? Na różne tematy, wiesz? Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne. Tolstoj. Anna Karenina. O czym jest ta książka? O nieszczęśliwej miłości. Jak o nieszczęśliwej, to ja nie chcę. Jasne. Brakował mu cal. Może 2. Do 6 stóp wzrostu. Lord Jim. Wiesz? O miłości? Nie. O tchórzostwie. O facecie, który stchórzy. Nie, nie lubię takich. To nie. Słuchaj, ale wiesz co? No. No ale przecież, żeby coś napisać, to nie musisz tyle czytać. Pisanie, kochanie, wymaga czytania. Kto nie czyta, ten nie pisze. Ja byłam ostatnio na takim filmie. Na jakim? Troja. To napisał Homer, prawda? Tak. No. No i co? No i myślisz, że on przeczytał te wszystkie książki? Te książki? 2800 lat temu? Ale na pewno czytał co innego. A może robił coś innego? Na przykład opalał się, leżał na piasku, albo łowił ryby, albo coś innego, co lubi. Co na przykład? Ja na przykład uwielbiam słuchać muzyki. To wiem. Noszę zawsze przy sobie Discman. Jest leciutki, nie tak jak te twoje książki, ta wielka torba. Chcesz posłuchać? Nie, dziękuję, wiesz? Przepraszam cię, ale nie mogę. Chodź! No chodź, no głuptasie, chodź, chodź! Spóźniłeś się. Przecież zawsze się spóźniam.